Cześć, witajcie na kanale Saganek. Dziś będzie bardzo szybki i prosty przepis, bo zaledwie z dwóch składników. Zapraszam do przygotowania takiej delikatnej pianki bez cukru, bez nabiału, bez jajek. No prościej już się nie da. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania dwóch galaretek bez cukru. Rozpuszczam je w 300 ml, każdą z nich w 300 ml gorącej wody. Dokładnie mieszam, czyli postępuję tak jak w opisie na opakowaniu. Następnie galaretkę już ostudzoną miksuję na najwyższych obrotach. Ta galaretka zsiadła się troszkę wcześniej, zaczęła robić się gęsta, więc pianka zrobiła się mniej spektakularna, ale ta truskawkowa, sami zobaczcie co się dzieje, po kilku minutach zamienia się w taką pyszną, delikatną piankę. Piankę przekładam do naczynia, w którym będę chłodziła. U mnie jest to forma silikonowa o średnicy około 25 cm. Najpierw wyłożyłam masą, znaczy galaretką cytrynową, a teraz galaretką truskawkową, która osiągnęła takie rozmiary, że jeszcze musiałam przelać do dwóch pucharków. W pucharkach jeszcze borówki wstawiam do lodówki, aż całkowicie masa zastygnie i ta w wersji z pucharków prezentuje się w ten sposób. Dodałam jeszcze gorzką czekoladę, a ta z formy została pokrojona na kawałeczki, posypana również czekoladą i z borówkami można zajadać. Jak sami widzieliście, bardzo prosty przepis, który smakuje także nieketogenikom, także warto go zrobić na jakąś uroczystość rodzinną. Jeśli szukacie więcej keto pomysłów, znajdziecie je w moich keto e-bookach, w prostym keto aż 60 nowych przepisów na śniadania, obiady i kolacje. Trwa promocja na keto desery aż 30%, także warto skorzystać. Linki zostawiam w opisie pod filmem. Pozdrawiam, do następnego razu, pa pa!